Siemanko, ostatnio mankietę wygrał Kranwagn, dlatego dzisiaj nim zagram. Załoga modułu oraz ulepszenia polowe, jakie mam na tym pojeździe, są teraz na ekranie. Jest to pierwszy czołg ciężki, na którym nie mam boosta do HP, a to ze względu na to, że to ulepszone celowanie, to które zmniejsza celownik, jest bardzo przydatne na tym pojeździe, ponieważ bez tego on się straszne kalafiory. Do tego mamy tutaj drugi zestaw z turbo i turbo jest po to, żeby na przykład zająć sobie szybciej taką pozycję jak C1 na mapie Cichy Brzeg. A i teoretycznie mogłem się wychylić na tego CS-a. No mogłem, ale no cóż, trudno. Mam nadzieję, że VZ to zrobi i go wykończy jakoś. TVP tutaj przyjechał i obiekt 277. No zaraz przyjadę i tutaj będę grał na wieży, więc nie powinno być żadnego problemu. Okej, TVP. O, wykończę TVP-kę prawdopodobnie za sekundę. Nie polosowało mi. Jest obiekt 277. No nie powinno być problemu, żeby go przebić, a jednak był. Okej, TVP rozwalony przez Arty. Ja mam jeszcze 8 sekund i zaraz tego krana zacznę tutaj sobie pikować. On strzelił jedną pestkę. Jest 277, który jest we mnie wcelowany. Dobra, spróbuję zrobić w ten sposób, że go sobie tak spikuję. Kran na mnie wyjeżdża. Okej, kran dostał 3 pestki. Mam jeszcze 10 sekund przeładowania i zaraz tego krana trzeba będzie zacząć składać. On teraz strzelił jeden pocisk, zaraz wykończę 140, no właśnie. Dobra, ale kran teraz ładuje. Tego krana wypadałoby teraz spuszować. O właśnie, on już ucieka, on wie co się dzieje. Dobra, dostał gąskę, zaraz mu poprawię prawdopodobnie. Tak jest, zaraz go wykończę. Oj, nawet nie będzie takiej potrzeby. Jest jeszcze obiekt 140, wystarczy skupić i go trafić. Chyba dostał, ale nie jestem, nie, za zero, kurczę. Szkoda. Arta strzeliła, jest STRV przede mną. Zastanawiam się, gdzie teraz będzie najlepiej pojechać. Chyba po te 140. No, po te 140. Może uda mi się go zramować jeszcze. Bo chociaż podpalić, bo mu uszkodziłem teraz a nie. Nie podpalę go, bo jest do mnie przodem. VZ-em musisz mi pomóc. No, rozwal go. No. VZ nie trafił z metra. STRV jest cały czas na torach, na drugiej stronie jest TMX, kran. Okej, nasza przewaga w HP wynosi tylko 400 punktów. Także tutaj możemy mieć dobrą bitewkę. Jak dobrze zagram. O, już jest 3600. Dobra, nie było tematu. Nie było tematu, po prostu nie miałem rysowania na moje pojazdy. FV się wychyla na środku, zaświecił mnie. I teraz będzie we mnie wcelowany. Dobra, spróbuję się tak wychylić i do niego jakoś strzelić. Okej, dostał, może uda mi się go wykończyć, tak jest. Włączę przeładowanie i pojadę tam na blisko tego ISO-7 jeszcze, może uda mi się sklipować. Jeszcze nie wiadomo, gdzie jest Jagdpanzer. On może stać tutaj na kwadracie K7. Już nie wiem. Obawiam się, że jak wjadę na tego ISO-7, to dostanę plombo od właśnie Jagdpanzera i będzie problem. No cóż, ale zaryzykuję, bo chcę tutaj robić damage. Nie ma sensu kampić. STRV utonął, okej. Okay. O, jest Jagdpanzer, tak jak mówiłem. Jest Arta. I7 się utopił. Super. Ja specjalnie po niego jechałem. I7 miał 2400 HP i się utopił. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem. 4700 uszkodzeń, 900 po spocie. Wynik drużynowy. Raport szczegółowy. I lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Rzeka Perłowa, 10 tiery, 2 arty. Wezmę sobie zestaw, gdzie mam ten moduł do celowania. I wezmę sobie zestaw, gdzie mam 39 hitów. A to ze względu na to, że kran no, nie ma zbyt dużej penetracji. Na hitach mamy zaledwie 300, a na APC-rach jest to 252. Także jak ktoś nie używa golda na kranie, no to nie wiem, jak można przebijać. Żeby takie pestki na odległość w Mausa albo w 100. To jest po prostu no, niewykonalne z taką penetracją. Jeżeli chodzi o prędkość pocisku, to na hicie jest to 840, a na APC-rze jest to 1000, także te pociski też nie są jakoś super szybkie, ale raczej nie ma problemu, żeby strzelać do EBR-ów. Trzeba po prostu brać większą poprawkę na to, jak strzelamy. Okej, okay, szkoda, że... A nie, dobra, jest tutaj AMX, WZ-ka, 277, no właśnie, tylko nie mam tutaj więcej czołgów.
Oj, 279, Rhinoceronte. Oj, niedobrze. 279 prawdopodobnie przyjedzie tutaj w to miejsce, gdzie ja teraz jestem i mnie wypchnie. Tak mi się wydaje. Jest Rhino, dostał ode mnie. 277 tutaj wychyla się w dość ciekawy sposób. Nie wiem, czy uda mi się go... Nie, nie uda mi się go trafić. Jest VZ. Nie wiem, czy go przebije. Nie. Mam jeszcze jeden pocisk w magazynku. Ten VZ zaraz może się na mnie wychylić. Może po włazie uda mi się go przebić? Nie, trafiłem w działo. Okej, okay, muszę się wycofać, bo nie mogę tak tutaj grać. Chociaż nie wiem, byłem pewien, że ten VZ tutaj mnie spuszować, a on czeka za tym AMX-em tam. Okej, okay, VZ strzelił, VZ ładuje. Wyjadę i wykończę tego Rhinoceronte. Wykończę Rhinoceronte i zacznę strzelać do tego... Aha. Odbiłem się od boku Rhinoceronte. Akurat to było przez to, że źle pocelowałem i strzelałem z hita. Gdyby nie to, że miałem hita, to bym go przebił na spokojnie. Okej. Okay. Mamy ogromną przewagę w HP. 6300, ale szybka bitwa. Nie było za bardzo jak tutaj zrobić damage. O, jest obiekt 279. Jeszcze przede mną jest VZ, okej, on strzelił. Ładuję teraz. Znowu się odbijam. Znowu się odbijam, bo źle pocelowałem. Okej, okay, VZ. Chociaż w sumie pomogę temu grillowi. A, nie ma takiej potrzeby, grill sobie poradził. Został ester V, grill. Desetka. Batchat jeszcze spota. O, dobra, Batchat dostał już spota. Tam daleko. Grill jest na spocie, może... Bo wykończę? No, nie. Okej, okay, weszło. Włączę przeładowanie. Ester V jest na spocie. Ja już raczej nie dojadę do damage'a. No, w tej bitwie zrobiłem około 2000 uszkodzeń. To nie jest zbyt dobra bitwa. Też na tym cichym brzegu zrobiłbym około 5000, nawet ponad 5000, gdyby nie to, że ten IS-7 się utopił. On miał 2400 HP. Tak mnie irytuje to, jak ktoś się topi. Okej, okay, ja jestem wyspotowany. Ester V stoi tutaj w tych krzaczkach. A, jestem wyspotowany przez tę setkę, okej. Okay. Gdzie jest ten Ester V? Chociaż może uda mi się dojechać do tego damage'a. Bo Ester V jest tutaj gdzieś przede mną, Batchat jest w tym miejscu, Batchat miał full HP, więc... No może... Nie, Batchat wyjeżdża na krana. No to nie zrobił już damage'a chyba. Co ten kran zrobił? On to przeżył. Kran przeżył skok z takiej wysokości. Jak? I teraz pytanie, gdzie jest ten Ester V? Zobaczę, jak tam zjechał na naszego krana. No i Ester V jest w tamtym miejscu. Kurczę. Dlaczego? Dlaczego tym Ester V musieliś tam pojechać? Teraz ten kran cię sklipuje. Chociaż może? Nie, ten kran nie zdąży. A, no to ja cię sklipuję w takim razie. Dobra, udało się wykończyć się strefę, ale no, to nie jest zbyt dobra bitwa. Druga bitwa zakończona zwycięstwem. 2300 uszkodzeń, 300 po spocie, wynik drużynowy. Raport szczegółowy i lecimy z trzecią bitewką w tym odcinku. Ten Bina, 10 tier 1 arta, pojadę sobie tutaj w to miejsce. Na całe szczęście w drużynie przeciwnej jest Bat Czatynka, a nie żaden obiekt 267 czy GWS100. Arta Batchat nie robi zbyt dużo uszkodzeń, tylko denerwuje tym, że co 6 sekund może nas ogłuszyć. Ale jakoś sobie z tym poradzę. Okej, okay, na tę flankę jedzie Leopard T62A. Szkoda, że żaden czołg ciężki tutaj nie jedzie. Na przykład T5 czy IS-7. IS-7 mógłby na spokojnie grać sobie w tym miejscu na wieży. A jest tylko jedna arta i to jest Batchat, więc no to nie jest żaden problem. No ale dobra. Czy te dwa leopardy chcą jechać agresywnie? Dobra, to w takim razie ja też chyba zaryzykuję i się tutaj przejadę, chociaż nie.
To nie jest chyba najlepszy pomysł. Kurde, już za późno. Mam nadzieję, że nie dostanę. Okej, dobra. Całe szczęście udało mi się wycofać na czas. Byłem pewien, że zaraz dostanę od tego krana albo od tego leoparda pestki po prostu. Ja 50 tempo. O, dobra, też 62 crossuje. Może uda nam się go trafić? Nie. Zły strzał. Okej. Dobra, 1 na 3, ale mamy jeden strzał. Dobra, też 62, rozwoju nam leoparda. No, ta bitwa raczej będzie przegrana. Właśnie to jest to. W drużynie przeciwnej większość czołgów przyjechała właśnie na tę flankę, a z mojej drużyny co? I z 7 stoi sobie tutaj na E2 i nic nie robi. Kompletnie nic. Jest kran. Nie, nie uda mi się go trafić. Jest VZ, dostał. Jeszcze dwa pociski, nie wiem, czy uda mi się cokolwiek zrobić z nimi. No i odbiłem się od 277, i jeszcze arta do mnie strzela, no. Włączę przeładowanie. Ten 277 teraz na mnie wychyla. Okej, to było dziwne. Mam jeszcze 8 sekund do przeładowania. Skąd ten 277 wie, że ja ładuję? Przecież ja wystrzeliłem tylko dwa pociski. Jest 62, okej, arta ładuje. To strzeliło. Może uda mi się rozwalić tego 277. Kurde, Progetto do mnie strzelił. Dobra, na całe szczęście nie mam problemu, żeby mnie przebić. No dobra, już nie mam problemu. 121 by dał mi chyba po władzie, tak mi się wydaje, tak? Nie, tu gdzie on mnie przebił? A tak, po władzie tutaj. A i tutaj po wieży. Nawet nie wiedziałem, że tu wchodzi. Chociaż może obróciłem wieżę i wtedy mnie tam przebił. Zbicie na T62, okej, dostał. Gdyby nie to, że mam hity, to prawdopodobnie bym go nie przebił. O, T62 w garażu na całe szczęście. Dobra, no to oni nie mają już crossa. Okej, Progetto dostał. 277 prawdopodobnie się wycofał. Jeszcze gdzieś w tym miejscu jest... właśnie, jest S100. Chciałem go zaświecić i się o to udało. Jeszcze 3 sekundy. Nie wiem, czy uda mi się go trafić. Aha, kran nie przebił. Dobra. Mam tylko 700 HP, muszę teraz szanować swoje punkty wytrzymałości. Uda wam się wykończyć tę setkę, czy raczej nie? Nie, raczej nie. Pauzet w ogóle do mnie strzelał bez spota. To było dziwne. No i nie trafiłem w tego leoparda, szkoda. Może teraz? Dobra, weszło. Mam jeszcze jedną pestkę. Ten kran się wychyla. No, Progetto do mnie strzela po raz kolejny. Jak teraz nie wykończycie Progetto, to ja nie wiem. On stał na gąsce. Było bardzo dużo czasu, żeby w niego przycelować i go rozwalić. No, a teraz jestem sam na tej flance z tym T62 i ten 277 zaraz mnie wykończy po prostu. No właśnie. No dobra, to ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Trzecia bitwa niestety przegrana, 4200 uszkodzeń, 1500 po spocie, 5100 odbitego. Wynik drużynowy jest to top damage mojej drużynie, top exp, raport szczegółowy. I lecimy z czwartą i ostatnią bitewką w tym odcinku. Ostatnia bitwa odbędzie się na mapie Autostrada, 9 tiery bez arty. Wezmę zestaw z turbo, żeby zająć sobie szybko pozycję w miejsce. I do tego ten zestaw, gdzie mam 30 APCR-ów. Bo tutaj na tej mapie większość strzałów podejrzewam, że będzie w gąski. Jakbym miał hity, to prawdopodobnie strzelałbym za zero. Okej, EBR jedzie na środek, tak czy nie? Jeżeli EBR jedzie na środek, to się zatrzyma w tym miejscu, żeby trafić w EBR-a, który będzie tutaj jechał. Chociaż nie. Nasz EBR nic nie zaświecił. Ale zaraz TDK będzie spod... O, jest EBR, jest EBR. Dobra, może uda mi się go trafić chociaż raz. No i nie trafiłem. Kurczę, ciężko się tak strzela, jak go nie widzę nawet. Teraz będę miał na niego bicie, jak tutaj przyjedzie w to miejsce. Nie, co on robi tym EBR-em? Dobra, dostał. Mam jeszcze jeden pocisk. O, podpaliłem go. Jest jeszcze Sharfutur. Okej. I mogę jechać dalej. No ten pierwszy strzał Webera nie był zbyt dobry. Nie wiem, jak ja tego nie trafiłem. Okej, Eber. Eber rozwalony przez T62.
Ten H. No spróbuję zająć miasto sobie agresywniej. O, Udes się wychyla. Nie wiem, czy będę miał na niego bić, jak się tak wychyla. Nie, chyba nie. O, jest. Udes się wychyla. O, i wutek. Może tego wuteka uda się rozwalić. O, drugi pożar w tej bitwie. Trzeci. Okej, okay, ładuję. Trzy pożary, masakra. Co robi ten list czwarty? Jeszcze 10 sekund, może uda się go trafić. No, on jedzie tyłem. Nie powinno być problemu, żeby go trafiać. Gorzej z przebijaniem, bo to jednak jest czwarty. Okej, okay, dostał. Jest na wykończenie, zaraz prawdopodobnie... Okej, okay, nieważne. Nie było tematu. Jeszcze jeden pocisk, dlatego łączy przeładowanie. Teraz spróbuję rozwalić sobie te płotki w taki sposób, żeby strzelać do tego T-54-1 pod torami. Okej, okay, tutaj będę musiał rozwalić ten płotek w tym miejscu. Ajajaj. No, dostałem spota przez to, że rozwaliłem wagonik. Dobra, włączę przeładowanie. Bo przynajmniej teraz będę spotować, jak tutaj będzie jakiś czołg przejeżdżał. Jestem 60. Oj, to 95, o kurczę. No to mam kłopot. No mam kłopot. Robi ten T-95. Okej, okay, to jest bardzo dziwne, co robi ten gracz. Udało mi się go przebić po władzy, ale... Nie wiem, czy da mi się go tak przebić po gąsce. Ojej, no, ale zepsułem. Zamiast dać mu gąskę po to, żeby moi sojusznicy go wykończyli, to ja chciałem trafić to z damage'em. Chciałem go po gąsce strzelić, tak. Ale no cóż, nie pykło. Okej, okay, T-95 jest na dwa strzały. Ale nie mam jak go trafić tam. No, on mnie teraz trzyma. Okej, okay, dostał. No, musisz się wycofać ten T-95, no. Proszę. No nie, no będzie tutaj siedział. Nie będzie z T4. No nie chcę przyjąć od niej za 800 jak wyjadę. Zaraz ktoś nam powinien zaświecić. Jest jeszcze T-54E1, który jest na wykończeniu. Okej, okay, T-95 jest do mnie tyłem. No to był zły strzał, to był bardzo zły strzał w tego T-95. Dobra, przeładuję i jadę po T4. Mam nadzieję, że dojadę do damage'a. Jest jeszcze ile? 6000 na mapie teoretycznie. T4 ma 1500, M60, 1600. Dobra, no spróbuję dojechać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może załaduję sobie hity, żeby mieć pewność, że przebiję tego gracza we czwórce. Jest Udes. Oj, nie trafiłem tego pocisku. Szkoda, naprawdę szkoda. Mam jeszcze dwie pestki, może tego M60 jakoś uda mi się trafić. Na przykład tak jak teraz. Okej. Okay. Dobra, i została czwórka. Mam jeszcze 15 sekund. Teoretycznie zdążę przeładować, a praktycznie nie wiem, bo ta czwórka właśnie wyjeżdża pod moje czołgi z drużyny. Dobra. Jeszcze 5 sekund. Nie no, chyba zdążę. Chyba. Może jeszcze na pestka? Okej, okay, dobra, czwórka odesłana do garażu. Ostatnia bitwa zakończona zwycięstwem. 5400 uszkodzeń, duży kaliber, 300 po spocie, wynik drużynowy. Jest to top damage, top exp, raport szczegółowy. Tak wygląda dzisiejsza sesja. 75% zwycięstw, 4100 uszkodzeń, 1600 odbitego i 1300 expa. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się, miłego dnia, pa pa!